kiecieliciek, mieli choć rostela jako tych jedliciek, choć ich już niewiele. A jak chcecie byczki, też niech się wam powie. Jako te smyreczki, tam chore za wolcą. Gaziną zaś swytą, skromną kolędziczkę, co by mi też dała pieczoną gęsiczkę. A gazdym zaś będę po odpustach chwolić, co by mi też chciał jaką stóweczkę odpolić. Koło ci też wezmę, chociaż mechanimą, ale pod pazuchem też coś się trzyma. A za tą kolędę wam pięknie dziękuję, za rąk zaś tu przydem i zaś wam powiększuję. Kuba panią też uniesie w sadyczko. Macie grumy.
Thank you.
Bartuś, nie płacz!
jest wykonana z drewna świerkowego. W środku jest wywiertana dziura na całą długość, albo teraz się na przykład tak robi, że rozcina kawałek drewna, wydłubuje środek i skleja się go z powrotem. No i co tu więcej? Właśnie, służyła. Dlaczego służyła? No, służyła do komunikowania się pasterzy, jak byli na hali, z wioską, bo wtedy nie było jeszcze telefonów. I pasterz o danej godzinie zawsze grał ten sam hejnał, i żeby pokazać, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest ok. I potem i w razie jakby na przykład nie było tego hejnału, albo by był inny, to jest znak, że coś się tam na hali dzieje i że potrzebna jest pomoc. I z wioski wszyscy lecieli z góry na stałasz pomagać temu owczarzowi i tym juhasom, bo zazwyczaj było ich tam, nie wiem, 4-5, zależy od wielkości tego stada. A to był dobytek całej wioski. Czasami było 100, czasami i 500, ale rzadko powyżej 500, bo to już potrzebuje pewien teren, pewien do wypasu. Większa ilość owiec, no to też jest problem przejść z hali na halę. No i te obszary były takie wyznaczone troszkę. Także mniej więcej od 100 do 500 takie skupiska tych owiec się wypasało. Thank you.
wargi? Bartek, już byłeś. Byłeś, nie, już nie. 500 stars.